Wystarczy zarejestrować się w banku dawców szpiku kostnego, by uratować komuś życie. Mimo małego prawdopodobieństwa, że z kimś na świecie dzielimy DNA, to się zdarza i dzieje wokół nas. Emocje i świadomość, że możemy uratować komuś życie, daje prawdziwego kopa. Policzanin Krystian Kowalewski przed kilkoma dniami wrócił z Poznania po zabiegu przekazania szpiku. Być może uratuje życie 53-letniej obywatelki Słowenii. Sama procedura jest bezbolesna, bezproblematyczna. Ja swój szpik kostny udostępniłem za pomocą filtrowania swojej własnej krwi, czyli są dwie procedury. Można za pomocą pobrania z miednicy lub też za pomocą filtrowania krwi. Żeby filtrować ten szpik z krwi, to trzeba przejść serię zastrzyków bezbolesnych. Jest patent, żeby w ogóle nic nie czuć, także nie są te zastrzyki problematyczne. Zresztą pierwszy zastrzyk, uczyła mnie ten zastrzyk tutaj też Bożenka. Mowa o pani Bożenie, pielęgniarce, której praca przeplatała się z walką o zadłużony niegdyś szpital w Policach. Później przyszło jej stoczyć walkę o własne życie, które wygrała dzięki nowej nerce. Uratował ją mężczyzna już po swojej śmierci. Mam taką przypadłość, taką chorobę, torbielowatość wielonarządową, która po pewnym czasie, po latach powoduje niewydolność nerek. W niektórych przypadkach nie dochodzi do takiej niewydolności, w moim akurat doszło i stan zdrowia by tak wskazywał, że niestety, ale musiała mieć ją przeszczepioną. Tomasz Łuj to dumny tata, który w Miejskim Ośrodku Kultury zajmuje się fotografią otworkową. Podczas jednej z akcji charytatywnych zarejestrował się jako dawca szpiku. W 2014 odnalazł swojego brata bliźniaka, któremu mógł pomóc. Dla człowieka w Anglii, jak dobrze pamiętam, wówczas był to 64-letni mężczyzna, który wyszedł ze szpitala 2 miesiące po przyjęciu szpiku. Oczywiście okres hospitalizacji jeszcze trwał, ale z tego co mi wiadomo, bardzo dobrze się miewa ten człowiek, jest zupełnie zdrowy, minął okres ten 2-letni, gdzie jeszcze istnieje ryzyko jak gdyby powrotu choroby. Człowiek żyje, mam nadzieję, że się bawi z wnukami i jest szczęśliwy i ma trochę polskiej krwi w sobie. Spotkać kogoś, z kim łączą nas części zamienne, to rzadkość, która z reguły oznacza dla drugiej osoby życie. Nie czuję się, jakbym komuś uratował życie. Po prostu zrobiłem, mogłem pomóc w taki sposób. Rejestrując się, robimy pierwszy krok. Obecność w bazie deklaruje naszą gotowość do ratowania życia, ale i potrzebę, że w razie nieszczęścia to my również otrzymamy pomoc. Zachęcam każdego, kto chciałby komuś pomóc, aby się zarejestrował i Anusz będzie miał to szczęście i znajdzie swojego bliźniaka genetycznego, który akurat będzie potrzebował pomocy. Oczywiście najlepiej, jakby wszyscy byli zdrowi, ale jeżeli ktoś zachoruje, to zawsze jest taka szansa, że może liczyć na nasze wsparcie, a może i my kiedyś będziemy potrzebowali pomocy. Zabawne w tym wszystkim jest to, że w chwili rejestracji krew Krystianowi pobierała pani Bożena, pełna uznania dla młodego człowieka, deklarującego chęć ratowania życia innym. Nie przypuszczała wówczas, że za kilka lat sama będzie potrzebowała transplantacji. Jestem szczęśliwa, że ktoś taki się znalazł i mogłam akurat mieć to drugie szczęście i zdrowie. Żeby być zdrową osobą, żeby funkcjonować, pracować, móc normalnie tryb życia prowadzić taki jak każdy nowy zdrowy człowiek. 26 stycznia to Polski Dzień Transplantacji, który przypada w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w pierwszej klinice chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Niewiele dając z siebie, można komuś dać bardzo wiele – życie.